Dzisiaj upieczemy cytrynowiec. Pierwszym elementem naszego ciasta jest biszkopt. I oto składniki, które będziemy potrzebować. 3 całe jajka, 70 g mąki pszennej, 70 g mąki ziemniaczanej, 100 g cukru i 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Najpierw oddzielamy sobie białka od żółtek i do miski dajemy nasze białka. Szczyptę soli i mikserem ubijamy na sztywną pianę. Chwileczkę. Jak ta piana nam się już ubije na sztywno, dodajemy powolutku cukier. Wtedy ta piana zrobi się taka ładnie szklista. I chwileczkę tylko przemieszajmy, żeby się połączyły. A następnie dodajemy żółtka pojedynczo, żeby nie stracić tego powietrza, które nam ładnie napowietrzyło tą pianę. Jedno, drugie, trzecie i mieszamy tylko tyle, żeby się ze sobą wszystko połączyło. Odkładamy mikser, bierzemy łyżkę, w naszym przypadku drewnianą i dodajemy mąki. Najpierw pszenną. Kończymy pszenną. Później damy proszek do pieczenia, a na końcu dodamy mąkę ziemniaczaną. Tutaj pokazaliśmy wszystkie 3 elementy oddzielnie. Państwo, jeżeli sobie życzą, wszystkie mąki razem z proszkiem do pieczenia mogą połączyć i jako jeden produkt dodać do masy. Mieszamy, zagarniamy spody, boki. I takie ciasto wylewamy do foremki, której sam spód wyłożyliśmy papierem do pieczenia. Wylewamy, rozkładamy po całości spodu. Równamy. Parę razy stukniemy o blat, żeby pozbyć się niechcianego powietrza. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160-170 stopni. Piekąc nasz biszkopt przez 15-20 minut. Przed końcem można patyczkiem sprawdzić, czy biszkopt się już upiekł. Jak się upiekł 15 minut w zamkniętym piekarniku, w ten sposób nam za bardzo nie opadnie. Później wyjmujemy, zdejmujemy papier i studzimy. Jak wystudzimy, to tą wierzchnią skórkę taką ścinamy leciutko nożem. Kolejny element, masa budyniowa. 500 ml mleka, 2 budynie śmietankowe bez cukru, 60 ml soku z cytryny, 170 g cukru i 150 g masła lub margaryny. Na początek mleko wlewamy do garnka. Najlepiej, żeby ten garnek był szeroki, z szerokim spodem. Zostawiamy z naszego mleka tak około 100 ml. To, co wlaliśmy do garnka, mieszamy z cukrem, tak żeby cukier się tylko rozprowadził i zostawiamy do zagotowania. A z boku te nasze 100 ml łączymy z sokiem z cytryny i budyniami śmietankowymi. Będziemy musieli to ze sobą wszystko po prostu dobrze wymieszać. Jeden, drugi budyń. Mieszamy. To się musi rozprowadzić, rozmieszać. Jak nasze mleko zacznie się już gotować, to naszą mieszankę wlewamy do mleka, cały czas mieszając, żeby się nie przypaliło. Im ten garnek będzie szerszy, tak jak mówiłam, tym Państwu ten budyń lepiej się ugotuje. Budyń musi się zagotować, nie zaparzyć. Mieszamy. A jak budyń się ugotuje, tak jak w naszym przypadku, wyłączamy, przykrywamy folią aluminiową, ale budyń, nie garnek, i odstawiamy do zupełnego wystudzenia. Jak już nam budyń całkiem wystygnie, będzie zimny, to do miski dajemy nam naszej masło lub margarynę i ucieramy na puszystą masę. Ucieramy. I po chwili dodajemy nasz zimny budyń. To jest praca na 2 ręce, jak tu Państwo widzą, właściwie na 4 ręce. Korzystamy z pomocy męża, dzieci. Dodajemy. Ten budyń musimy wszystki wrzucić do tej margaryny i w ten sposób powstała nam piękna masa. Kolejny element, poncz do nasączenia biszkoptu. 220 ml przygotowanej wody, 3 łyżki soku z cytryny oraz 2 łyżeczki cukru.
Do wody przegotowanej dodajemy cukier, przepraszam. A następnie sok cytryny. Teraz wszystko ze sobą dobrze łączymy. To się musi rozpuścić, połączyć. Foremka, w której piekliśmy nasz biszkopt, wyłożona świeżym papierem do pieczenia. Na spód położyliśmy nasz biszkopt, który teraz dobrze nasączamy tym ponczem. Dobrze trzeba nasączyć, żeby biszkopt był ładny, taki nasączony, nie suchy. Na ten biszkopt wykładamy tą naszą masę budyniową. Najlepiej tak jak my zrobiliśmy to partiami, będzie łatwiej później rozprowadzić po całości, wyrównać. I taką blaszkę odstawiamy na bok. Kolejnym elementem ciasta jest pianka, gdzie będziemy potrzebowali 2 opakowania galaretki cytrynowej, 350 ml wody do galaretki, 3 opakowania śnieżki oraz 600 ml mleka. Do miski wlewamy mleko. Mikserem zaczynamy miksować i powolutku dodajemy nasze śnieżki. Tutaj też korzystamy z pomocy różnych rąk. Każdy się rwie do pomagania nam przy cieście. Więc jedno i drugie i trzecie opakowanie sprawnie wsypujemy do środka, mieszamy, mieszamy. Jak już wszystko się ubiło, pora na galaretkę. Tą galaretkę musimy sobie wcześniej przygotować. Rozpuszczamy w gorącej wodzie, zostawiamy do przestudzenia. Taką zimną, ale nie tężującą, zimną galaretkę dolewamy do naszej śnieżki. I wszystko ze sobą mieszamy, tylko tyle, żeby się połączyło. Wracamy do naszej foremki z biszkoptem i masą budyniową. Na to wykładamy naszą piankę. Jej będzie dużo, obficie. Jak Państwo widzą, strukturę ma bardzo ładnie piankową. Rozprowadzamy po powierzchni. Wyrównujemy. I zostawiamy na sekundkę, żeby to ze sobą się zastygło, bo inaczej herbatniki, które teraz kładziemy, po prostu nam w tej piance utoną. Herbatniki rozłożone. I kolejny element, tym razem już ostatni, to jest lukier, czyli sok z cytryny, 4 łożki soku z cytryny, około 8-10 łyżek cukru pudru. Zaczynamy od soku z cytryny. I do niego będziemy dodawać cukier puder. Tyle, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję. Mało, więc jeszcze dokładamy. Konsystencja musi być taka lejąca, tak jak Państwo tu widzą. I tym lukrem polewamy nasze ciasto po wierzchu, a następnie wkładamy do lodówki na parę godzin, żeby wszystkie warstwy ze sobą stężały, połączyły się smak i wszystko się wyrównało. Ciasto wygląda na bardzo pracochłonne, ale wszystkie elementy robimy bardzo szybko, bardzo sprawnie, a ciasto jest naprawdę dobre. Życzę smacznego, zapraszam na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.